witajcie w dzisiejszym i pierwszym odcinku ASG Hobby. W tym odcinku zajmiemy się repliką GG104 od firmy EZC. Jej palnym odpowiednikiem jest Beretta M9. Replikę otrzymujemy zapakowaną w takie pudełko. Mamy tutaj jakieś informacje, tutaj o gwarancji, a tu jakieś informacje, takie podstawowe dane techniczne. Po otwarciu pudełka mamy kilka dokumentów, dokładnie jakieś dwa. Niestety to jest moja tarcza strzelecka. Tutaj mamy przekrój tej repliki, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, z jakich części ona się składa. Tutaj mamy znowu te dane techniczne. I to takie podstawy, jak w każdej instrukcji, żeby nie strzelać do zwierząt, do ludzi. Jeszcze jak ładować tę replikę tym gazem, ponieważ ona jest zasilana oto właśnie tym gazem. Przejdźmy może sobie już do tego, co jeszcze otrzymujemy wraz z repliką. Tutaj zawsze jest startowa paczka kulek i tutaj jeszcze gdzieś jest wrzucony kluczyk do regulacji systemu HOBA, który znajduje się tutaj. Nie gadajmy może więcej o pudełkach i przejdźmy do sedna sprawy, czyli oto tej repliki. Jest ona w prawie 100% wykonana z wytrzymałego ABS-u. Częściami metalowymi są język spustowy, koreks spustu, oczywiście lufa i tutaj jakieś systemy wewnętrzne. Rolę narządów celowniczych pełni szczerbinka oraz muszka. Są one dobrze dostosowane, choć nie możemy ich w żaden sposób zmienić ich ustawienia, ale mi to nie przeszkadza. Replika ma imitację blokady spustu w tym miejscu, ponieważ w oryginalnej broni właśnie tutaj się znajduje. Niestety tutaj została ona przesunięta w to miejsce. Jeżeli jest przesunięte do tyłu, nie możemy strzelać. Jeżeli przesuniemy do przodu, możemy oddać strzał. Replika waży jakieś 400-500 gramów. Jest lekka, jak już wcześniej to powiedziałem. Tutaj mamy takie kółeczko, przez które możemy sobie przerzucić jakiś sznurek, linkę czy co chcemy. Ja tego nie używam, nie jest mi to potrzebne. W magazynku znajduje się zbiornik na gringas, jest on oczywiście z metalu, tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Po wciśnięciu tego guzika spuszczamy cały gaz z magazynka. Do magazynka mieszczą się 23 naboje, układane w dwóch rzędach. Chociaż nie zawsze udaje nam się włożyć te 23 kulki, czasami jest to 19, 20, różnie to bywa. Replika jest bardzo wygodna, tutaj mamy fajnie wszystko dostosowane. Do mojej dłoni jest idealna, wszystkie palce się mieszczą, tu też wygodnie, nic mnie nie obciera, nie mam żadnych potem odcisków czy czegoś tego typu. Tu mam jeszcze takie ząbkowanie, nie wiem do czego służy, chyba tylko kwestia marketingowa, do wyglądu, fajnie wygląda. Replika posiada około 300 fpsów. Mówię około, ponieważ replika jest zasilana green gazem, który w zależności od temperatury otoczenia zmienia swoją objętość, czyli możemy mieć jakieś 290, 310, no plus minus 10 te 300 fpsów, jak powiedziałem. Teraz przejdziemy sobie do tego, jak ładować naszą replikę green gazem. Musimy wyciągnąć magazynek, wstrząsnąć green gazem, przyłożyć i przez około takie 5 sekund do takiego tyknięcia wciskać tutaj. Ja mam już zużyty green gas, więc nic nie słychać, ale normalnie tak szumi i po chwili takie pyknie. Już jest naładowany. Wkładamy magazynek i mamy replikę naładowaną, jak słyszycie. Magazynek zwalniamy za pomocą tego guzika, jak w większości pistoletów. Może przejdziemy sobie do testu strzeleckiego. Do tarczy z odległości jakichś 15 metrów. Tarcza jest przyczepiona na tamtej górze ziemi, więc okularów nie potrzebuję, ponieważ no, od ziemi jeszcze kulki się nie odbijają. Oddam jakieś 10 strzałów. Odblokujmy. Zobaczmy sobie, jak wygląda moja tarcza. Jest profesjonalna, jak widzicie. Ile tu wpadło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Już wcześniej do niej strzelałem, ale z odległości 10 metrów wszystkie wpadły w tarczę, bo widziałem zresztą. Zbliżamy już się do końca recenzji. Podsumujmy sobie, dla kogo jest właśnie oto ta replika GG104 od firmy EZC. Jest przede wszystkim dla osób chcących zacząć dopiero swoją zabawę z ASG, także dla osób, które lubią mieć coś takiego tańszego pod ręką,
żeby na przykład nie żałowali, jak im się to zgubi, bo wiadomo, czasami może się zgubić taka broń boczna, wylecieć czy coś. Jest bardzo ekonomiczna, gaz starcza na chyba 5 magazynków, to jest bardzo wysoki wynik, nie ma systemu blowback, który zużywa też jakieś 20-30% więcej tego gazu. Replika jest lekka, więc jeżeli ktoś szuka jakiegoś podobieństwa do broni palnych, to nie jest dla niego. To jest typowo dla osób chcących zacząć zabawę z SG. Dziękuję za obejrzenie, cześć, trzymajcie się.